uwolniona. Tak, jestem uwolniona. Jestem wolna. Jestem wolna w Chrystusie. Oczywiście to nie oznacza, że mogę robić cokolwiek, ale dzięki temu, co On zrobił dla mnie, jestem uwolniona od moich grzechów. One są wymazane, ponieważ je wyznałam, ponieważ On zabrał je, zdjął ze mnie tą brudną szatę i założył swoją szatę sprawiedliwości. I to jest powód radości. Dzisiaj jest poniedziałek, witam Was serdecznie. My lubimy poniedziałki, bo kiedy jest dobra nowina, a z samego rana możemy otworzyć Boże Słowo i jest dobra nowina, jest dobre Słowo, to taki poniedziałek nie może być zły. Bez względu na to, co nas czeka w tym tygodniu, ile obciążeń już na nas ciąży, ile mamy na głowie, ile spraw mamy do załatwienia, Pan Bóg jest z nami, kochani. Pan Bóg jest z nami i nas uwalnia. Uwalnia nas od niepokoju, od obciążeń, uwalnia nasze serce. I dzisiaj dlatego chciałam o tym porozmawiać. Chciałabym, żebyśmy otworzyli sobie list do Kolosan i w 2:14 czytamy takie słowa. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. To jest przekład Starego i Nowego Przymierza według Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Bardzo on mi się podoba, bo troszeczkę jest nieporozumienia, jeśli chodzi, co tak naprawdę Jezus przygwoził do krzyża. Niektórzy chrześcijanie mówią, że On przygwoździł prawo. Że prawo Boże zostało przygwożdżone. Czyli jak gdyby zabite, wymazane i że już jest niepotrzebne i jest zniszczone. Tak? Ale wiemy, że prawo nadal obowiązuje, z tym, że nie musimy już przestrzegać prawa, by być zbawionymi. Wymagania prawa już nas nie dotyczą w tym znaczeniu, że jeżeli chcemy być zbawieni, musimy być w Chrystusie. I będąc w Chrystusie dopiero mamy właściwą perspektywę na prawo i przykazania. Nie wypełniamy już ich dlatego, żeby coś zyskać, ale wypełniamy je z miłości, z radości i w wolności, z całą mocą, którą daje nam Bóg. Stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, który był bezgrzeszny i który wypełniał, przestrzegał prawa i był sam chodzącym prawem. Tak więc tutaj czytamy o tym, że nasze długi zostały umorzone. Tak więc to, co robiliśmy złego, co było grzechem, wymagało zapłaty za grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ale nie zostaliśmy uśmierceni na wieczność. Zostaliśmy uwolnieni od prawa śmierci i grzechu z uwagi na to, co zrobił Jezus Chrystus. Tak więc nasze długi zostały umorzone. Jesteśmy na czysto. Tak? Już nie jesteśmy pod kreską, jesteśmy nad kreską. I całą listę niespełnionych zobowiązań On umorzył. Były zobowiązania prawa, które mówiły, musisz to, musisz tamto. I to wszystko powodowało, że człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że jest grzeszny, ale nie był w stanie wypełniać zobowiązań prawa. Ale przez to, że przyszedł Jezus Chrystus, zabrał nasze grzechy, uwolnił nas od tego przymusu robienia czegoś dla Boga, dał nam swojego Ducha Świętego i przez tego Ducha uzdolnił nas do tego, żeby prawa przestrzegać. Nie jest to już dla nas trudnością, jest to czymś naturalnym. Jest to wolność dana nam do tego, żeby żyć po Bożemu. I te zobowiązania zostały wymazane, one zostały jakby skończone, tak? Zostały przygwożdżone do krzyża. Przez to, co Jezus zrobił, to jest nawiązanie do ukrzyżowania Jezusa. Przez to, co Jezus zrobił, my już nie musimy starać się być dobrymi. Już nie musimy starać się, żeby coś się dobrego wydarzyło w naszym życiu. My musimy się teraz poddać. To jest jedyne, co musimy. Poddać się Bogu. Bo sami o własnych siłach nie damy rady. Na pewno próbowaliście. Ja próbuję moje dzieci wychowywać i cały czas mi się nie udaje. Nigdy mi się nie udaje. Kiedy próbuję po swojemu, nie daję rady. Po prostu nie ma szans. Ale kiedy poddaję się Bogu, kiedy mówię, Boże, nie dam rady. Bez Ciebie nie dam rady. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Daj mi mądrość, daj mi siłę, daj mi cierpliwość. Proszę, moje emocje okiełznaj, tak żebym mogła zachować się właściwie, żebym mogła moje dzieci przyprowadzić do Ciebie, żeby nie reagować po ludzku, żeby nie narzucać swojej woli, żeby nie narzucać swojego sposobu myślenia, ale żeby te sprawy toczyły się po Twojemu. I wtedy przychodzi Bóg, Duch Święty i naszym niemocą wychodzi naprzeciw, daje nam swoją moc i uzdania nas do tego,
żeby robić właściwe rzeczy. I w tym znaczeniu jesteśmy uwolnieni. Jesteśmy zwolnieni od tego, żeby robić rzeczy po swojemu, żeby starać się, mamy starać się być blisko Boga. Mamy starać się szukać Jego obecności. Mamy starać się być w Chrystusie w tym znaczeniu, że to od naszej woli zależy, czy chcemy być z Nim, czy chcemy, żeby nasze życie było dalej prowadzone z Nim, czy chcemy po swojemu. To nadal wymaga od nas wysiłku, ponieważ wielki bój trwa. Nie jesteśmy jeszcze w niebie, jest mnóstwo pokus, jest mnóstwo zła dookoła, dużo rzeczy, które nas odciągają. I nie łudźmy się, że ta nasza wolność jest czymś tak ponadnaturalnym, tak nas wystrzeliwuje w kosmos, że tak powiem, że już nas te sprawy ciała tutaj nie dotyczą. No niestety nadal nas dotyczą. Nadal mamy ciało, nadal mamy krew i ciało, kości, które podlegają prawom tego świata, prawom fizyki. I różne rzeczy się z nami dzieją w naszej psychice, w naszym ciele. Nasz duch jest zbawiony, jest uzdrowiony, jeżeli poddaliśmy się Bogu, ale ta część duszewna i cielesna, ona cały czas wymaga tego, żeby Boże Królestwo ją ogarniało, uzdrowiało, uwalniało. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś. Dziękujemy Ci za to, że przysłałeś Jezusa Chrystusa, po to byśmy byli wolni. Wolni od swoich własnych wysiłków, wolni od tego, czy jesteśmy zdolni, silni, czy potrafimy. Nie musimy iść teraz w żadne wyścigi, możemy skupić się po prostu na Tobie, ponieważ im niżej przy Tobie jesteśmy, im bardziej jesteśmy uniżani, im bardziej rozumiemy Twoją potęgę i to, co zrobiłeś dla nas, tym też łatwiej przychodzi nam, żeby iść za Tobą, żeby być posłusznymi. Przyjęcie Twojego Ducha Świętego jest wtedy naturalne, bo nie potrafimy sami i szukamy u Ciebie pomocy i Ty zawsze przychodzisz nam z pomocą. Ty dajesz nam siłę. W naszych niemocach Ty okazujesz się mocny, okazujesz się potężny i prowadzisz nas do tego, byśmy tej wolności w Chrystusie doświadczali coraz mocniej. Dziękuję Ci za to, że nie muszę skupiać się na swoim zachowaniu. Cały czas nie muszę myśleć, dobrze zrobiłam, źle zrobiłam, zgrzeszyłam czy nie zgrzeszyłam. Że mogę skupić się po prostu na byciu Twoją córką, na byciu z Tobą, na poznawaniu Ciebie. I w tym całym procesie poznawaniu Ciebie rozumiem Ciebie coraz lepiej i coraz mniej grzeszę. I coraz jestem bardziej posłuszna, jestem coraz bardziej wolna. W tej wolności takiej Bożej, takiej właściwej, duchowej. Wolności, która niesie przestrzeń, zbawienie i zmianę. Dziękuję Ci, Boże, że chciałeś nas uwolnić od tego, co ciąży na nas, od grzechu, od ciemności, od tego, co nas usidla, od naszego własnego charakteru, który nie jest wypolerowany. Ty nas od tego uwalniasz i przemieniasz, tak że stajemy się nowymi stworzeniami, które mają inny sposób myślenia, mają inne priorytety, inne marzenia, inne pragnienia. Wow, i to wszystko jest nowe, to wszystko jest piękne i ja wiem, że to nie jest ze mnie, wiem, że to jest od Ciebie. Jaki cudny poniedziałek, Boże, dzisiaj dałeś. Jakie cudne słowo możemy studiować. Tobie niech będzie chwała za to wszystko. Amen. Amen, kochani. Do dzieła kochania Boga. Dzisiaj mamy zadanie do zrobienia. Mamy szukać Jego twarzy. Mamy być blisko Niego. Mamy modlić się głośno. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby modlić się głośno. Żeby śpiewać naszemu Bogu. Żeby tańczyć przed naszym Bogiem. Żeby być z Nim całym sobą. Żeby to nie było tylko jakieś senne 15 minut tuż przed snem albo tuż po przebudzeniu. Żeby to nie było takie byle jakie, tylko żeby to było takie uczciwe, takie najlepsze w naszym wykonaniu, ponieważ to jest dla Niego. Jeżeli przed ludźmi się staramy, to tym bardziej przed Nim powinniśmy dawać siebie tak na maksa, tak? Te dobre rzeczy. Błogosławię Was, kochani. Błogosławię Was w wolności. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Pa, pa.